Dobrze rozumiem. Chcesz zdobyć Pączka na mur? No, naturalnie. On ma dwie pasje. Nienawidzi mnie i kocha poważną muzykę. I na tym koniku jedź. Na ujeżdżanie. Taka jazda to moja specjalność. Muzyka to moja specjalność. Taki Beethoven. Ja panu z zamkniętymi oczami wyliczę wszystkie jego symfonie. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Cóż za genialna pamięć. I dlatego właśnie chciałbym zamieszkać w tym domu, żeby móc co dzień słuchać pańskiej muzyki. Bardzo chętnie, panie, ale nie mam żadnego wolnego mieszkania w tym domu. Słyszałem, że jakiś speaker radiowy ma zwolnić mieszkanie. O, panie, gdyby on się wyprowadził, natychmiast darmo oddałbym panu to mieszkanie. Ale on się nie wyprowadzi. O, nie. Halo? Czy mogę prosić pana Alicję Bonecką? Przy telefonie. Ach, to cudownie. Dlaczego pani tak bez pożegnania odeszła? Odeszła? Skąd? Kto mówi? Nie poznaje mnie pani? A gęś pani pamięta? Gęś. Gęś! Albo wariat, albo handlarz drobiu. Halo! Jak się pani podoba Warszawa? Mało ją znam. Ale to, co poznałam dotychczas, jest... Przepraszam panią bardzo. Halo! Czego pan chce ode mnie? Jaka gęś? Jaka królewna z bajki? Nic nie rozumiem. No dobrze, dobrze. Słówkę. Leżała przy telefonie. A, przy telefonie. Panno Alicjo, blagam. Blagam choć o jedno spotkanie. Muszę panią zobaczyć. Czy to możliwe? Czy to do pani telefon? Tak, tak, ale... Bez żadnego ale. A więc dziś. Dziś, tak? No powiedzmy... koło Kopernika. O 9:00. Cudownie. Gąska się pani klania? Niech pani posłucha, jaki on ma miły głos. Bardzo, bardzo miły głos. Ale dlaczego on tak gęga? Więc czekam. Henryku, prędzej. Przecież trzeba nadać program na jutro. Więc czekam. Do widzenia. 5:15 odczyt rolniczy, 6:30 płyty, 7:05 słuchowisko dla dzieci, 8:04 jakaś płyta, 8:09 ktoś coś czyta, to nieważne, najważniejsza dziś jest ona. 1:00, 7:00, 3:00, 5:00 ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno wiem, umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa a konto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, cukiernia i spacer, księżycowo jasno noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się z nią na 9:00, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, 1:00, 2:30, do 9:00 jeszcze tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by 9:00 była już. Bo umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa a konto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, cukiernia i spacer, księżycowo jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na 9:00, tak jak dziś. Panie! Wiem,
wyleciałem z posady. Wręcz przeciwnie. Przeciwnie? To pan dyrektor wyleciał z posady? O wylatywaniu w ogóle nie ma mowy. Pan bardzo ładnie śpiewa. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi, ale jeszcze lepiej mi idzie z moją własną orkiestrą. A? To musicie wystąpić w radiu. Kiedy, panie dyrektorze? Dostanie pan zawiadomienie. Dziękuję. I tu, i tu, i tu, i tu. Pół mieszkania komornik mnie opieczętował. To za jego długi, proszę pana, nie za moje. Nie, on to zapłaci. Ale kiedy? Kiedy? Na razie wstyd. Żadnego gościa do domu zaprosić nie mogę. To niech on da wyjaśnienie. Ale nie chcę. Powiada, żebym mu najpierw piec naprawił. Ale ja wolę to zapłacić, a pieca nie naprawię. On da wyjaśnienie. Ale kto go zmusi? Kto? Ja. I to natychmiast. Chodź. A jak nie da? To nokaut. Co proszę? Nokaut. A, boks. Boks to moja specjalność. Proszę. Milczeć. Musi pan dać wyjaśnienie, że to pański dług. Ani mi się śni. Dopóki gospodarz pieca mi nie naprawi, wyjaśnienia nie dam. Ja pieca nie naprawię. A ja nie dam wyjaśnienia. No więc doświadczam panu... Chwileczkę, proszę pana. Da pan wyjaśnienie, czy nie? Nie. Słyszał pan? Zaraz. Słyszał pan. Chwileczkę. Da pan wyjaśnienie, czy nie? Nie. Zobaczymy. Zaraz, niech pan się nie denerwuje. Proszę nas zostawić na chwileczkę samych. Proszę bardzo. Ja to zalatię. Ja to zalatię. Nie dam! Nie dam żadnego oświadczenia! A pan? Nie dam! A pan? Nie dam! Muszę pana! A pan? Zobaczymy! Muszę pana! Głupstwo pan opowiada! A pan? Nie dam! Dziękuję! Musi pan dać! Zobaczymy! Nie dam! A pan? Knockout! Panie kurka! Knockout! Trzech! Zobaczymy! A pan? Nie dam! A pan? Nie dam! Knockout! Załatwiony. Leży zemdlony. Co pan mówi? Jeden sierpowy, nokaut gotowy. Sierpniowy pan mówi? Och, panie, naprawdę pan jest czarujący człowiek. Sierpniowy nokaut. Pan pierwszy ujął się za mną. Nokaut pan mówi? Nokaut? Dziękuję panu bardzo. Proszę. Rotazym! Wina tego najlepszego. Ach, lodziu, pozwól. Pan Kujka Kulkiewicz, miłośnik muzyki i bohater. A to moja bratanika. Jestem szczęśliwy, że mogę... Powiadam ci, to było nadzwyczajne. I to za energia! Och, no mówię ci, w pełni, widzi i nokaut! Nie, tam... Proszę, niech pan będzie łaskaw. Oblejemy ten nokaut, dobrze? A teraz wypijemy za pańskie zdrowie. O, nie. Teraz wypijemy za zdrowie pańskiego profesora muzyki i Mozarta. Nie żyje. Kto? Mój profesor. Przestraszyłem się. Myślałem, że Mozart. A co do tego, to nie tego. Tak. Pani tu? Gdzie pan na lodzie? Proszę bardzo. Umówiliśmy się. Tak, ale... Chciała pani zrobić mi niespodziankę. Cudownie. Bardzo proszę. Lodziu! No jakżeż tak można? Przecież mamy gościa. To mu zagraj na flecie. Co ty robisz? Nic, udaję jego bratanicę. Jak to? Zwyczajnie, proszę. Rotazy! A co ona panu złego zrobiła? Nic, ale wystarczy to, że jest jego bratanicą, ażeby znienawidzić tego babsztyla. Nazywa się Lodzia. Ciekaw jestem, na jakim instrumencie gra ten koczkodon. Moja cudna panna.